Rzeczywistość klasztorna to jest trwanie w obecności Bożej. Tutaj Jezus spojrzał na mnie z miłością i zaprosił, aby z Nim pozostać. Żeby modlić się za świat, żeby dawać światu Boga, Jego miłość, w tym moim skromnym małym świadectwie. Bóg jest obecnością. Chcemy Wam opowiedzieć o życiu służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji i ich posłudze w Kościele. Założycielem zgromadzenia jest święty Arnold Jansen, a współzałożycielką Matka Maria Michaela Tunis. Jego charyzmat jest kontemplacyjno-misyjny. Wspólnoty sióstr mają charakter międzynarodowy. W Nysie wspólnie żyją Polki, Słowaczki, Niemka i Filipinka. Siostry żyją w stałej klauzurze. Otwierają się na działanie Ducha Świętego. Pełnią posługę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspólnie śpiewają liturgię godzin. Ich modlitwa i ofiara wspiera misję Kościoła, ogarnia kapłanów, otwiera się na potrzeby, troski i cierpienia współczesnego świata. Jak reflektuję nad początkami mojego powołania, tak myślę, że wzięło się ono z umiłowania Jezusa do Eucharystii. W gronie studentów, jak przypatrywałam się mojej współlokatorce, jak codziennie szła na Eucharystię, rodziło się we mnie takie pragnienie, też bym tak chciała. No i zaczęłam też chodzić. W takim środowisku studenckim nazywaliśmy to siódemkami. I widziałam, że dla tych ludzi i dla mnie stawała się Eucharystia centrum naszego dnia, szczytem i źródłem wszystkiego, co gdzieś tam się tego dnia wydarzało. I myślę, że też tam z tego ukochania Jezusa w Eucharystii rodziło się w sposób naturalny to, czym teraz żyję. Żeby modlić się za świat, żeby dawać światu Boga, Jego miłość, w tym moim skromnym małym świadectwie tutaj w klasztorze. To jest też dla mnie taki wielki spoczynek w tym eucharystycznym sercu Jezusa, które bije dla mnie nieustannie, czeka na każdego człowieka i którym mogę się cieszyć każdego dnia. Ten spoczynek tak różno od tego zabiegania, którym musiałam żyć, chciałam żyć, żyłam, jest teraz moją codziennością, moją bliskością właśnie z Nim, moją relacją pełną Jego troski o mnie. To już nie ja zabiegam o coś tam, tylko On zabiega o mnie każdego dnia. Daje mi tego codziennie dowody. Ogromnie się cieszę, że tak jest. Dzięki Ci, Jezu.
Pierwsze moje spotkanie z siostrami różowymi miało miejsce w czasie studiów. Przeglądałam wtedy leksykon zakonów w Polsce i mój wzrok padł na stronę, gdzie była siostra w różowym habicie. Nigdy nie widziałam siostry w różowym habicie na ulicy. Czytałam dalej i dowiedziałam się, że to zgromadzenie klauzurowe. Wszystko już było wtedy dla mnie jasne. Zamknęłam leksykon i zapomniałam o całym wydarzeniu. Po kilku latach, kiedy zastanawiałam się poważnie nad wyborem swojej drogi życiowej, modliłam się do Ducha Świętego, aby pomógł mi odkryć moją życiową misję i ją zrealizować. 3 grudnia 2005 roku, pierwszą sobotę miesiąca, uczestniczyłam w nocnym czuwaniu dla młodzieży organizowanym przez misjonarzy Krwi Chrystusa. Po mszy świętej o północy miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Panie Jezu, co ja mam w życiu robić? Czego Ty ode mnie chcesz? Pytałam się wtedy. I nagle pojawił się w mojej pamięci obraz sióstr w różowych habitach. Panie Jezu, ale one są klauzurowe. Ale po chwili dodałam, jeśli Ty chcesz, tak. Ogarnęła mnie wtedy ogromna radość. Dokończyłam pracę magisterską, skończyłam studia i mimo licznych trudności, które piętrzyły się na mojej drodze, zawsze w jakiś cudowny sposób trafiałam na spotkanie grup modlitewnych, w czasie których była modlitwa z prośbą o wylanie darów Ducha Świętego. I tak dzięki łasce Bożej 21 listopada 2006 roku, święto ofiarowania się Matki Bożej, przekroczyłam próg klauzury w klasztorze Słowa Bożego sióstr służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji w Nesie. Przyjechałam po raz pierwszy do sióstr, aby rozeznać powołanie. Pytałam Boga, co chcesz, abym czyniła. I wtedy, będąc razem z siostrami na wspólnych modlitwach w kaplicy, śpiewając z nimi psalmy, adorując Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, doświadczyłam obecności Boga. Tutaj Jezus spojrzał na mnie z miłością i zaprosił, aby z Nim pozostać. I tak rozeznałam powołanie, do którego mnie wezwał, aby kontemplować Go, modlić się za misję, aby oddawać Mu cześć i uwielbienie. A dlaczego klasztor sióstr klauzurowych? Jest tylko jedno wyjaśnienie – z miłości, aby być miłością w sercu Kościoła. Mieszkam z Panem Jezusem, obecnym w Eucharystii, pod jednym dachem. I od Niego uczym się także, jak pracować. On pracował z Józefem w warsztacie. Ja pracuję w pralni z moimi współsiostrami. On się ofiarował w pracy, w nauczaniu. Dał za nas całe swoje życie. Tak i ja ofiaruję siebie dla moich sióstr, dla Kościoła, dla misji, dla całego świata. Gdy pracuję, składam ubranie którejś z moich sióstr, to Panu oddaję ją. Niech jej błogosławi. Też mu mówim w ciszy serca,
o intencjach nam powierzonych. Jak Jezus łamie się dla nas Eucharystii, tak ja mam tą możliwość łamać się w pracy. Dziękuję Panu za ten dar, żeby je ofiarować dla innych za życie świata. Naucz nas patrzeć na siebie z taką miłością, patrzeć na innych z taką miłością, jaką Ty patrzysz na nas, na każdego człowieka. Proszę, weź z mego życia, ile chcesz, ale ratuj dusze ludzkie, abyśmy wszyscy razem mogli oglądać Twoje oblicze i cieszyć się Twoją chwałą. Dziękuję Ci, Boże. Co mi przynosi radość w życiu zakonnym? Małe rzeczy, w których widzę Bożą miłość. Krople deszczu na liściu róży, nowy kwiatek w ogrodzie, śpiew ptaków, jak widzę ptaki karmiące swe pisklaki w porywie wiatru, w siostranej miłości, uśmiechu mojej współsiostry, albo też i w tej kolejnodze. A najwięcej radości mi sprawia to, że Bóg mieszka w moim sercu, że jest tak bardzo blisko mnie, że jest zawsze ze mną. Z tą kolejnogą jest spojona ciekawa opowieść. Kilka dni temu przyszli na furtę ludzie, którzy chcieli, abyśmy wsparli projekt parku dla dzieci. Zostawili nam też rysunek takiego parku, w którym bawili się dzieci. Był tam też mały chłopiec z kulajnogą. Jak go zobaczyłam, westchnęłam. Panie, jakbyśmy miały też taką kulajnogę. Jeszcze w tym samym dniu zobaczyłam na korytarzu tę kulajnogę. Bóg jest bardzo pomysłowy w okazywaniu swojej miłości. Rzeczywistość klasztorna to jest takie trwanie w obecności Bożej, taka droga do tego, co nas czeka w niebie. Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie jest obecnością. Bardzo często lubiłam się spowiadać w kaplicy, gdzie była wieczysta adoracja i gdzie były konfesjonały. To były takie bardzo intymne spotkania właśnie z Panem, takie dotknięcie Pana w czasie sakramentu pokuty. W czasie pracy co kwadransa
odmawiamy modlitwę, którą nam zostawił ojciec założyciel, święty Arnold Jansen. I to też jest takie stawanie w obecności Pana, łączenie pracy, tego, co przeżywam, czym myślę, tego, o czym rozmawiamy, przerywamy i oddajemy to Panu, który jest pośród nas. Też łączymy wszystkie intencje, które nam są powierzane, które gdzieś tam docierają do nas. Raz w tygodniu, w niedzielę czytam gazetę, a potem idę na adorację i te wszystkie sprawy, o których przeczytałam, osoby, też oddaję Panu. Bóg jest obecnością.